Gaudete, gaudete, Christus est natus. Ex Maria Virgine, gaudete. Gaudete, gaudete, Christus est natus. Ex Maria Virgine, gaudete. Jesteśmy przed Bazyliką Świętego Stanisława w Lublinie, klasztorem ojców dominikanów. Tutaj z każdego miejsca wychodzi historia Polski, historia tego miejsca. Mówią, że to serce Starego Miasta, inni mówią, że to w ogóle serce Lublina. Tutaj przeszłość łączy się z teraźniejszością, a teraźniejszość jest po to, by budować przyszłość. Chcemy ją tworzyć. To, co Państwo zobaczycie, to ułamek tylko remontu, który się rozpoczął, do którego obejrzenia Państwa zapraszam. Jesteśmy we wnętrzu lubelskiej Bazyliki Świętego Stanisława, w sanktuarium drzewa Krzyża Świętego. To miejsce z ponad 750-letnią historią. Miejsce wielu historycznych wydarzeń. Ale przede wszystkim tych najszczerszych, najbardziej intymnych, najbardziej wewnętrznych spotkań między człowiekiem a jego Stwórcą. Prezbiterium Bazyliki stanowi kaplica Tyszkiewiczów. Piękna, XVII-wieczna, monumentalna kaplica Tyszkiewiczów, poddana remontowi. Ponad 30 parę metrów wysokości. Na niej piękny, wielki fresk Sądu Ostatecznego. Na ścianach bocznych wiele sztukaterii, piękne, duże obrazy przedstawiające historię biblijne. Mam nadzieję, że już za niedługo będziecie mogli Państwo zobaczyć efekty naszej pracy. Jesteśmy dokładnie nad głównym ołtarzem naszej bazyliki. Przede mną przestrzeń kaplicy Tyszkiewiczów. Za mną kilkadziesiąt metrów jeszcze bazyliki nawy głównej i naw bocznych, które czekają na remont. Jesteśmy prawie 30 metrów nad posadzką naszej bazyliki. A nade mną i wokół mnie fresk, XVII-wieczny fresk autorstwa Małaszyńskiego pod tytułem Sąd Ostateczny. Te spękania, te efekt działań wojennych w Lublinie, niedaleko klasztoru spadły bomby i one spowodowały również ruchy konstrukcji, ale także efekt odjeżdżania tej kaplicy od całości naszej bazyliki. Umocniliśmy fundamenty. Zrobiliśmy, ugruntowaliśmy, ustabilizowaliśmy skarb. Teraz czas na to, co w środku. Na freski, które mają znowu odzyskać swój pierwotny blask. Przez prawie rok kilkanaście osób tutaj, na miejscu, pracuje przy renowacji tejże kaplicy. Nie tylko tego fresku, ale tego wszystkiego, co jest poniżej. Kolumn, płaskorzeźb, rzeźb, wykończeń kolumn, drapiąc, szukając najstarszych warstw malowideł, pierwotnej kolorystyki tego, co tutaj możemy znaleźć, co możemy oglądać. Ta kaplica to chór klasztorny. Miejsce modlitwy, zadumy, medytacji, kontemplacji zakonników. Po tym remoncie znowu będzie tym samym miejscem. Tyle tylko, że do wspólnej modlitwy będziemy zapraszali również wiernych. Tuż obok prezbiterium znajduje się wejście do miejsca nieznanego. Kiedyś osobnego kościoła, teraz kaplicy. XVII-wieczna kaplica zwana Kaplicą Paryską. Na niej polichromie, które przedstawiają sceny z historii zakonu. Teraz stała się pracownią konserwatorską. Jak widać, tutaj
swój blask odzyskują XVII-wieczne obrazy, takie małe płótna 4x3. Przez XV-wieczny portal i XV-wieczne drzwi wchodzimy do pomieszczenia jednego z najstarszych w naszym klasztorze. Ma szczęście, bo już jest odnowione. Tutaj już konserwatorzy skończyli swoje prace. Wokół pięknie zdobiona kaplica z mozaikami, sytuacjami z historii Polski. Freski przedstawiające króla Stanisława Augusta, Jana Kazimierza, ale wiemy, że od Kazimierza Wielkiego do Sasów wszyscy królowie to miejsce tutaj u nas odwiedzili. Tu widzimy odkrycia XV-wiecznych fresków, ich fragmenty, które znajdowały się pod odnowionymi sztukateriami i malaturą. Ale fascynująca jest również ta ściana. Jej wykończenie sugeruje, że jest to budynek z około końca XII wieku. A więc jesteśmy w przestrzeni, która swoje początki ma we wczesnym średniowieczu. Drugiej takiej sali w Lublinie nie ma. Powstała na początku XVII wieku. Jest przedstawicielką renesansu lubelskiego. Tutaj wcześniej bracia jadali. Teraz jest miejscem spotkań, dysput, rozmów. Stoi na murach średniowiecznych obronnych miasta Lublina, bo klasztor dobudowywał się i wykraczał poza mury lubelskie. Remont to nie tylko remont bazyliki, ale również klasztoru. Skrzydeł zapomnianych, skrzydeł, które nigdy nie były używane, które od 30 lat stały puste, zapomniane. To, co Państwo za mną widzicie, to jedno ze skrzydeł poddanych rewitalizacji. Ale nie tylko one. Przestrzeń wokół klasztoru, dziedzińce również będą ulegały remontowi, rewitalizacji. Tutaj za mną za niedługi czas, mam nadzieję, że zobaczycie Państwo nową przestrzeń parkowo-spacerową, wypoczynkowo-kulturalną, bo do takich rzeczy chcemy to wszystko przystosować. Chcemy, żeby ten klasztor żył. Chcemy, żeby tutaj tworzyła się nowa historia. Jesteśmy na dziedzińcu gospodarczym, miejscu, które prowadzi do wnętrza klasztoru, ale również do Teatru Andersena. Miejsce, które teraz nie napawa do tego, żeby tu przebywać, ale już wkrótce stanie się miejscem spotkania, promocji kultury, wydarzeń kulturalnych dla miasta Lublina na Starym Mieście. Tutaj będzie można posłuchać muzyki, wziąć udział w spektaklu, czy po prostu wypocząć. To będzie również przestrzeń parkowa. To pewnie było miejsce ciszy, miejsce odosobnienia, miejsce kontemplacji, miejsce wyciszenia, modlitwy zakonnika. Wewnętrzny duży dziedziniec naszego klasztoru. Miejsce strasznie magiczne, klimatyczne i sprzyjające spotkaniu. W tych przestrzeniach, które już za niedługo do końca zostaną wyremontowane, będzie czytelnia, będzie klasztorna biblioteka. Tu będzie można usiąść, wypożyczyć książkę, poczytać, podyskutować, wymienić się poglądami. Tutaj będzie miejsce, w którym będzie można odetchnąć troszeczkę duchem klasztornych bibliotek. Jesteśmy w XVII-wiecznych murach zachodniego skrzydła naszego klasztoru. Tutaj wszystko, totalnie wszystko jest do wymiany i do remontu. Tu jest obraz nędzy i rozpaczy.
to ciągle skrzydło zachodnie. Jak widać, dramat. By przywrócić jemu świetność, potrzeba około 5 milionów złotych. Tu do wymiany jest totalnie wszystko. Klatka schodowa, podłogi, sklepienia, konstrukcje, instalacje, przywrócenie fresków, które są na ścianach. Na to to miejsce czeka. Wschodnie skrzydło klasztoru. Nowy dach, nowe poddasze, nowe stropy. Tu już jest fajnie, tu już jest dobrze. Tu już nie trzeba wody łapać, tu już dach nie cieknie. Tutaj już w tym skrzydle można spać spokojnie. Na dachu klasztoru to na dachu Starego Miasta. Stąd już jest najbliżej do nieba. Tutaj chcemy w przyszłości zrobić pokoje gościnne dla wszystkich turystów, którzy nas odwiedzą Lublin. Żeby mieli bliżej na Starówkę do serca Lublina, a i żeby zamieszkali w sercu Lublina, którym jest nasz klasztor. Stąd już bardzo blisko jest do nieba. W całej duchowości dominikańskiej nie chodzi tylko o to, żeby być bliżej nieba, ale bliżej nieba to znaczy bliżej ludzi, którzy są tam, mieszkają w tych wszystkich blokach naokoło. Po co ten remont? Nie dla nas, dla ludzi, dla Lublinian, dla tych, którzy odwiedzą to miejsce, nasz Lublin. O to, żeby mogli się zatrzymać, żeby mogli odetchnąć świeżym powietrzem, żeby mogli zatrzymać się w ciszy, chwilę się zastanowić i wyjść stąd ubogaceni. Tysiące metrów kwadratowych dachów to również taki znaczący element naszego kompleksu klasztornego. W większości przypominały ser szwajcarski. W 60% wymieniliśmy wszystkie dachy, pokrycie dachowe. Totalnie coś nowego, nowa jakość. Od wieźby, przez ceramikę, przez obróbki. Wszystko to, co wymagało wymiany, zostało wymienione. Większość zaczynaliśmy od zera. Od ponad 750 lat tworzymy historię tego miejsca. Wraz z Dominikanami powstaje tutaj pierwsza apteka. To tutaj obraduje Sejm Rzeczpospolitej i Litwy. To w naszej bazylice zostaje odprawione nabożeństwo dziękczynne po zaprzysiężeniu Unii Polsko-Litewskiej, a później w klasztorze ma miejsce biesiada. To tutaj powstaje pierwsza wyższa uczelnia na tych rubieżach Rzeczpospolitej, połączona z uniwersytetami w Europie Zachodniej, a wraz z nią jedna z największych bibliotek, ponad 40 tysięcy woluminów, 14, 15, 16 wiecznych. To tutaj, nieopodal klasztoru, powstaje pierwszy browar założony przez Dominikanów. Tutaj swoje miejsce odnajdują wiezione z Kijowa do Krakowa jedne z trzech największych relikwii drzewa Krzyża Świętego i zostają tutaj na setki lat. Jak można pomóc? Na kilka sposobów. Pierwszy to przez modlitwę, to towarzyszenie i dobre słowo. Przez pomoc merytoryczną co do rozwiązań. Inna forma to podzielenie się może materiałami budowlanymi. Albo wpłacając ofiary
na konto klasztoru z dopiskiem na cele remontu lub cele kultury religijnego. Można wziąć udział również w akcji, która już się zaczęła, a w jakiś sposób jeszcze bardziej przybierze intensywne formy w akcji 800 na 800. Chcemy pozyskać 800 dobrodziejów na 800-lecie naszego zakonu. Takiej odpowiedzialności każdy za jeden rok naszego istnienia, by wpisać się nie tylko w wielki jubileusz naszego zakonu, ale również w historię tego miejsca. Można też pomóc, przekazując co roku 1% z podatku na rzecz Fundacji Restaurare Basilicam, która została powołana do tego, żeby również w ten sposób wspierać odbudowę naszego klasztoru. Pięknym marzeniem byłoby to, gdybyśmy w 2016 roku, na wielki jubileusz 800 lat istnienia naszego zakonu, mogli Wam udostępnić całe jego przestrzenie, bez wyjątku, odrestaurowane. Chcielibyśmy, aby to miejsce przypominało nie tylko historię i tradycję, ale tą nową, piękną tradycję po prostu tworzyło. Nie jesteśmy tylko biorcami tradycji, ale tymi, którzy ją tworzą dla przyszłych pokoleń. Mam nadzieję, że to wszystko, co się tutaj dzieje, będzie służyło ludziom, będzie służyło temu miastu, będzie oddechem dla tych również, którzy tutaj przyjadą i których serce pozostanie w Lublinie.